Gdzieś poza znanym nam światem znajdują się inne, nieodkryte spowite mrokiem i przesycone złem. W nich to skrywają się najciemniejsze moce i najgorsi z wrogów. Ale Batman przeczuwa coś jeszcze poważniejszego. Wie, że może dojść do otwarcia bramy łączącej jego uniwersum z tym niezbadanym. Wtedy to świat, jaki zna, może ulec drastycznej zmianie. Nocny Rycerz jednak rzadko kiedy prosi o pomoc, dlatego sam podejmuje się dochodzenia mającego na celu zbadanie tajemniczych metali, by zapobiec otwarciu się przejścia. Jakie konsekwencje poniesie i czy bohaterowie miasta Gotham zdołają stawić czoła nieznanemu wrogowi? Na tom pierwszy Batman Metal o podtytule Mroczne Dni składają się zeszyty głównej serii uzupełnione o rozdziały z serii pobocznych, m.in. Ten Titans, Green Arrow, Nightwing czy Suicide Squad. Dzięki temu mamy szansę zagłębić się w bogatą w treść i zasadniczo spójną opowieść. Tempo rozwoju akcji na początku jest zdecydowanie wolniejsze, poprzez tajemniczą narrację Hawkmana, wprowadzającą nas do historii niesamowitych, badanych przez Batmana metali, zostajemy wciągnięci do głównej części opowieści. Od tego momentu jest intensywnie, mrocznie i dalej bardzo tajemniczo. Opowieść napchana jest do rozpuku, dosłownie. Znajdziemy w niej mnóstwo bohaterów z różnych serii uniwersum DC, dynamiczną i ciekawą fabułę, wiele sprytnych rozwiązań i wyjątkowo mrocznie ukazane czarne charaktery. Te wyglądają, jakby zostały wyciągnięte z najgorszych koszmarów i robi to piorunujące wrażenie. Mało tego, nie tylko treść jest tak satysfakcjonująca. Przeważnie każdy rozdział tworzony jest przez innego scenarzystę i innego rysownika. Bez obaw komiks jest spójny i konsekwentny, co było do przewidzenia, gdyż za jego stworzenie odpowiadają same znane nazwiska. To zróżnicowanie sprawi, że każdy odnajdzie w nim coś dla siebie. Ja z ogromną przyjemnością odkryłem, że jeden z zeszytów stworzony został przez mojego ulubionego artystę, a podczas samej lektury zaskoczono mnie również wyjątkowym spotkaniem Batmana ze snem z nieskończonych. Tym, co mnie przyciągnęło do tego tytułu, zanim jeszcze oczywiście spojrzałem na opis, było jego wydanie. Okładka pierwszego tomu Batman Metal jest zupełnie inna niż te z dotąd mi znanych opowieści o Mrocznym Rycerzu. Nałożony selektywnie lakier połączony z charakterystycznymi barwami wspaniale imituje właściwości metali. Do tego kolorystyka i kompozycja ilustracji zapowiadały, że zawartość będzie mroczniejsza niż zwykle. I tak też było. W środku zaskakują nas drobne, ledwo zauważalne akcenty. Na przykład czarna grafika drukowana na nieco jaśniejszym czarnym papierze. Zauważalne jedynie dla tych dociekliwych oglądających strony pod każdym możliwym kątem. Do tego dodajmy wysokiej jakości wydruk z nasyconymi kolorami oraz galerię alternatywnych okładek. Jedyne, o co mogę się przyczepić, to moim zdaniem źle dobrana czcionka do wypowiedzi Jokera, przez którą czasami trudno było wczytać się w jego kwestie. Podsumowując, pierwszy tom eventu Batman Metal spokojnie i z pełnym entuzjazmem mogę polecić wszystkim dojrzalszym czytelnikom, którzy ubóstwiają komiksy ze stajni DC, jak i tych, którzy dopiero chcą do nich podejść. Z całą pewnością się nie rozczarujecie, a jest spora szansa, że ta pozycja stanie się dla was jedną z tych ulubionych. Nie jest to dzieło, w którym patetyzm atakuje nas z każdej strony, lecz daje mnóstwo beztroskiej rozrywki z intrygującą fabułą na czele. Nie wiem jak wy, ale ja na pewno sięgnę po kolejny tom. I to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej filmików o tej tematyce, zostawiajcie łapy w górę i piszcie komentarze. Nowym widzom polecam zasubskrybować kanał i kliknąć dzwona. Ponadto poważna strona ma też swój własny portal oraz fanpage na Facebooku, do których linki macie w opisie filmu. Do następnego odcinka. Excelsior!